Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Bartek z Stronki. Słuchajcie, kochamy wszystko, co jest związane z Windowsem, z Photoshopem i tak dalej, i konieczne jest to, żebyśmy naszego lin Linuxa, tak. Znaczy, może nie my, konkretnie użytkownicy, ale deweloperzy, którzy tworzą systemy, upodabniali go do wspaniałego Windowsa, tak. Kolejny dzisiaj taki system z Włoch, żeby było śmiesznie, nie, to, to nie jest remake Modish OS, nazywa się to Ufficio Zero Linux, tak to mniej więcej się nazywa, jest tego parę wersji, powiem to tak, ja sobie to katuję od wczoraj. Ja przystało na podróbę Windowsa. Problemów też trochę jest, tak? Trochę innych niż w Windowsie, ale problemów też trochę jest. Do kompletu na waszym ukochanym mincie się to bazuje. No, naprawdę. Zapraszam na film. No, oczywiście, pisze co to stronka internetowa, bo należy się pewne wyjaśnienie temu projektowi, bo to, to nie jest film. Może to zabrzmiało tak w intro, że, że będzie totalna zlewka, i tak dalej, i tak dalej. Totalny pojazd, po tym po prostu, jako o totalnym śmieciu, powiem to tak, ale tak nie jest. Naprawdę, autentycznie tak nie jest. Trzeba przyznać jedną rzecz. Deweloperzy z y, firmy, bo to jest firma. To nie jest jakaś osoba prywatna czy, czy hobbysta, tylko to jest autentycznie firma we Włoszech, która istnieje od bardzo dług, długiego czasu. Oni mają tutaj swoje pewnie jakieś hostingi, świadczenia dla innych firm i tak dalej, teletechniczne. Powiem to w ten sposób. I stworzyli po prostu bodajże 5 albo 6 lat temu dystrybucję Linuxową, ale nie jedną, tylko kilka. Jest tutaj kilka wersji. Jest wersja na przykład oparta o to, co dzisiaj zobaczycie. O MINTA, MINTA21, tudzież LMDE6, czyli Linux Mix, Mint Debian Edition, tak. To jest pierwsza wersja. Druga wersja jest troszeczkę starsza. Są wersje również oparte na przykład na Psy Linux OS. Nie wiem, czy kojarzycie, być może kojarzycie, jeżeli, jeżeli oglądacie mój kanał. E, taki distro jak Emma Buntus. Emma Buntus ogólnie to jest cała nie tylko distro, ale też jest taka organizacja francuska, e, która pomaga biedniejszym krajom, osobom, ludziom, itd, tak dalej, zbierając stary, starszy sprzęt naprawiając go i nakładając na niego swoją dystrybucję Emma Buntus, właśnie się to nazywa, tak. To, ta firma tutaj, ta z Włoch również podobną, podobną można powiedzieć, aktywność prowadzi jest coś takiego, jest to organizacja non profit. Zbierają oni starszy sprzęt, też go przerabiają i stawiają akurat na tym swoje systemy. W ten sposób jest to ogarnięte. Nie? Różne systemy, różne wersje, więc to, to nie tylko jest jedno zrobione i tak dalej, i tak dalej. Więc całkiem można powiedzieć, że fajna inicjatywa. Forum jest co prawda malutkie, tylko że jest to raczej Debian, tak? Debiano Ubuntu zrobiony system. Więc jeżeli ktoś by chciał tego używać, to raczej wątpię, no ale zawsze trzeba wspomnieć o tym, przydałoby się wspomnieć, to trzeba używać po prostu forów polskich od Ubuntu i forów od Debiana, instrukcji można powiedzieć, bo tutaj więcej rzeczy nie jest zrobionych. Znaczy więcej w sensie przerobienia systemu. Natomiast jeżeli chodzi o ogarnięcie samego systemu, to jest tutaj dodatkowe repozytorium, gdzie deweloperzy mówią, że dodali dużą bazę obsług obsługiwanych drukarek, między innymi drukarek, kart WiFi tak itd. itd. Więc to jest troszeczkę bardziej ogarnięte w ten sposób, natomiast jeżeli chodzi o przerabianie tego systemu własny sposób, własne skrypty czy coś, to to jest akurat nieruszone, więc to jest moim zdaniem pozytyw, bo jeżeli nawet ci deweloperzy nie będą tego aż tak często ogarniali, można powiedzieć w ten sposób, nie? aktualizowali, to przecież pod spodem jest zwykły Debian z nałożonymi paroma rzeczami, więc wystarczy wyłączyć ich repozytoria załóżmy. co się robi w prosty sposób. I system będzie można sobie tego używać. Chcemy na żeby sprzęt, ja mam dla Was wersję, to się chyba jedenastka nazywa w ten sposób. No i zobaczycie sobie, jak to działa, jak to wygląda. Na początek pulpit. Ikonki standardowo to, co nas powiedzmy przyzwyczaiło, fajnie te ikonki wyglądają. Słuchajcie, kurde, te ikony z Windowsa są całkiem ładne, na, naprawdę mi się bardziej to podoba niż te, te ikony z jakichś GTK, Dwight'a czy, czy innych takich rzeczy, kurde, dla mnie to w ogóle nie przemawia. Natomiast tego rodzaju ikonki są naprawdę jak dla mnie bardzo, bardzo mega pozytywne. Skonfigurowane jest to przyjemne, jasne tło, bo jest jasne. Reszta wygląda praktycznie tak samo jak w Mincie. To co nie ma tutaj jest wycięte całkowicie to ten ekran startowy z Minta. Moim zdaniem to średni pomysł jest, dlatego że takie wprowadzenie by się bardzo przydało, jeżeli to jest skierowane dla nowych osób w Linuxie. To tam mamy całą listę, z tego co pamiętacie, instalację sterowników, zainstalowanie tej ten shifta, uruchomienie ten shifta, typu migałek do systemu. Co by się bardzo przydało, mi też by się tu bardzo przydało, nie zrobiłem tego, ale to opowiem za chwilę, nie? W każdym razie takie, taka wejściówka, by się naprawdę autentycznie przydała. Szkoda, że zostało to całkowicie tutaj wycięty temat. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, Podstawowe rzeczy są dostępne. Mamy pakiet biurowy, tutaj mamy programy do tworzenia filmów, muzyki i tak dalej, więc całkiem spoko. Nie ma wsadzonego GIMPA i dobrze, bo nikt nawet GIMPA nie potrzebuje na start. Tak? Nie ma co wpychać. Czyli do rysowania, program do skanowania i tak dalej. Co dosłownie skanowania, zaraz sobie zobaczymy, czy skaner mnie tutaj wykryje, bo drukarkę mi wykryje automatycznie. Jest wykryte, proszę bardzo. I to, to co oni pisali rzeczywiście a propos e, drukarek, że są zrobione repozytoria. To tak jest, po prostu tak jest, ten temat tutaj działa, gdzieś mam, nie wiem, nie mam pod ręką tego papierka, gdzie drukowałem sobie stronę testową, ale bez problemu to poszło, więc bardzo fajnie. Są tutaj dostępne aktualizacje, ktoś zwrócił uwagę, czemu nie zrobić aktualizacji? Wczoraj, znaczy nie wczoraj, w, dzisiaj nad ranem postanowiłem zrobić sobie aktualizację, Przeszło, tylko niestety sieć się skończyła autentycznie. Po prostu przestało mi wykrywać kartę sieciową całkowicie. Nie to, że nie chciało się połączyć, tylko karta po prostu znika to jest raz. Po drugie, wylatują sterowniki od Nvidia od razu. Tu się ładuje kernel. Uwaga, trzymajcie się. 515 113. Tak, jest 515 kernel tutaj standardowo. Bo wiadomo, że ja sobie tutaj mogę przejść na przykład do. Jądra Linuxa jest zainstalować 6,5 nawet, bo taka opcja jest. Jeżeli, jeżeli ktoś ma nowy sprzęt i pod warunkiem, że ten uruchomił, załóżmy MINTA albo ten system na nowym sprzęcie, ten sprzęt mu się załaduje w jakimś tam trybie i będzie wiedział, że kernel trzeba zmienić sobie na najnowszy 6,5, to będzie mu ten sprzęt lepiej chodził. I tu jest minusik duży, bo myślę, że deweloperzy powinni zrobić jakiś skrót na pulpicie z wielką ikoną. Jeżeli masz nowy sprzęt, zrób upgrade kernela. Naprawdę nie robię sobie jaj w tej chwili, tak? Taka funkcja bardzo by się przydała, bo skąd nowy człowiek ma wiedzieć, że w Linuxie istnieje kernel, że jest to odpowiedzialne za obsługę jego nowego sprzętu i że trzeba to zainstalować. To nie jest robione z automatu. Jest instalowana tylko wersja 5.15 coś tam która tak jak mówię, u mnie robi mega, mega problemy. Dobrze, że udało mi się powrócić do tej wersji, bo niestety Timeshifta też nie zrobiłem. Dlatego powiedziałem na starcie. Okienko, które jest tutaj w mincie, jest cholernie potrzebne dla nowych użytkowników, żeby oni przeszli tą kolejkę jak piloci w samolocie przed startem muszą zrobić listę kontrolną, tak? bo muszą zrobić. I to samo powinien zrobić użytkownik minta na starcie, nowy użytkownik. Zrób aktualizację sterowników, zrób migawkę czysta, ustaw sobie kolory. No to niestety zabrakło, ale mamy fafuśną, no fafuśną tapetkę, no. Zrobiłem tutaj test, bo są sterowniki Nvidia oczywiście zainstalowane, Niestety, znaczy niestety albo niestety 5-4-5, czyli trochę tak, tak, trochę tak, tak do tyłu, nie? No to działa, bo powiem tak, że działa. W każdym razie przydałoby się nowsze. No W mincie chyba zresztą nie ma nowszych niż 5.4.5. 4 5. można samemu tam kombinować i tak dalej, co nie jest zalecane, więc na tej 4.5.4.5 powiedzmy, że można sobie tutaj działać. Superposition uruchomiłem. 11, 733. to jest jeden z najwyższych wyników, jeżeli chodzi o ten test tutaj, tak? Na tej karcie grafiki oczywiście, więc jest dobrze, jest ok. Na pierwszy strzał poszedł sobie tutaj kolat, jest zawsze, go odpalam i przy pierwszym odpaleniu miałem czarny ekran, za każdym razem jak go odpalałem miałem czarny ekran, pierwszy raz od paru miesięcy jak odpalam kolata to dostałem coś takiego Pot odpalać w trybie Windowed albo Borderless tak zwanym, dlaczego nie wiem, może to jest wina, nie wiem, rzeczy, które są w tym systemie może stery, Nvidia 545 są uwalone, chociaż ja 545 używałem, nie było żadnych problemów. No i dobrze, ludzie, musiałem reset zrobić, bo Gierka się nie chciała w ogóle uruchomić. Zobaczymy, co ruszy mi teraz, jaki będzie tego efekt. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. W każdym razie przystało na podróbie Windowsa 11, to tak średnio, bardzo, bardzo średnio to jest, powiem to tak. No teraz się ładuje, ale poprzednio, poprzednio już mi tutaj nie ruszyło. Słyszę, że dźwięk jest, więc powinno być ok. Dobra, w końcu mamy odpalone, działa, ruszyło. Kurde, niesamowite, zobaczmy jak to w ogóle działa. Ale coś takiego to, to skreśla temat, moim zdaniem, jeżeli chodzi o giercowanie, tak, bo... No nie powinno tak być, kurde, no, no niby chodzi tak samo. Niby, niby jest w porządku, ona no, mu muza nie jest za głośna. Pamiętajcie, to jest X11, tak? To nie jest Wayland. No, nie wiem, mam takie... Ja wiem, czepiam się ostatnio wszystkiego i tak jest. Ale jakby takie lekkie poszarpywanie, taki stater jest. Nam tutaj niby nie skacze, jest w porządku. Aby nie zwracać uwagi na takie rzeczy, gdzie ja się, no kurde, czepiam trochę. No Są takie, nie wiem czy to będzie na filmie widać, ale są lekkie przycinki. Są lekkie przycinki. Dobra, nie ma co, nie ma co, no, no chodzić, chodzi, tak. Palamy heroika i odpalamy Tomb Raider'a, którego grałem już grubo, chyba z 15 albo 20%, nie, o 15% gry sobie wczoraj przyszedłem. Tak grubo, grubo y, ten ciupałem, powiem to tak. Y, jest problem, jest problem, mianowicie, bo to w pewnym etapie, a to zaraz wam opowiem. Na razie ustawienia, proszę bardzo. Pełny ekran na wyłączność. No nie, nie będę dawał pełnego ekranu na wyłączność, bo może się po prostu nie uruchomić. Tu teoretycznie pełny ekran działa. Mamy tutaj, dobra, Kuwaku, Kuwakujaku, dokładnie dotąd sobie doszedłem. Fajnie się gra, autentycznie. Można powiedzieć, że do tego momentu, wszystko, znaczy do tego, przed tym momentem jest wszystko ok, tak? Żadnych kreszy, żadnych udziwnień graficznych, znikających tekstur i tego jest typu rzeczy. Ten... Myślałem, że mam wcześniejszy save. nie wiem czy kojarzycie Tomb, Ra Tomb Raidera. Tam, gdzie się zaczyna trójce zabijać z wody, tak jakby, nie? Oni chodzą po takich pomostach, tam są te łódki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tam jest efekt taki, że gram sobie gram i nagle od dołu zaczyna się ekran malować autentycznie, aby coś pędzlem ruszał po ekranie w taki sposób na czarno. Nie mam pojęcia co to jest, tam się zawsze to działo. Ale tylko włącznie tam. Może to jest wina tego, że ta karta jest za słaba, ustawienia są na maksa, nie? Gdzie indziej co problemów nie miałem? A... nie miałem. Ogólnie gierka chodzi bardzo, bo przynajmniej chodziła do, do tamtego momentu bardzo dobrze. Ja widać doszedłem dalej, yy, bo tamto się pojawiało trochę losowo, powiem to w ten sposób. No ogólnie ten temat działa, nie? No nie ja to mam przegranych. Już kawał czasu jest, powiem to w ten sposób. Udałoby się tutaj kogoś wyeliminować chyba. Tutaj jeszcze nie doszedłem przedtem. W każdym razie działało, tak? Można powiedzieć, że działało. Co prawda takie efekty się nie powinny działać. A być może jest to na sterowniku, być może protona. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tyle co Dona, sobie tutaj pracuje, to widać. Dobra, lecimy dalej. No oczywiście Ghostwire Tokyo działa. To sobie ładnie tutaj pracuje. O dziwo nie ma aż takich dziwnych... Y, troszkę tnie, ale nie tak bardzo jak ostatnio testowałem, nie? Jest to taki, nie wiem, filtr tego jest taki bardziej bardziej płynny, powiem to tak. Nie, może to tylko moje wrażenie, nic więcej, nie? Może to tylko moje, moje dziwne wrażenie. W każdym razie ten temat działa, jeżeli chodzi o gry z heroika, Zero problemów, po prostu się uruchamiają i, i można powiedzieć, że jest w porządku, pomijając temat z Tomb Raider'em. Chociaż wiadomo, że Tomb Raider na Windowsie też robi mega problemy, różne dziwne akcje. Tam były problemy swojego czasu z uruchamianiem czarnego ekran, w ogóle tekstury znikały na Windowsie, tak na Windowsie. Więc więc ten. A to, że sobie tam troszeczkę kurczę ekran się malował, nie wiem, może błąd bufora, nie wiem, nie wnikam, nie wnikam. Pogram sobie to na nowszym systemie, na nowszy sterownika, zobaczymy dopiero wtedy, nie? E, tutaj ogólnie jest w porządku. To sobie po prostu pracuje, tak jak, tak jak można powiedzieć powinno. Więc tutaj się nie ma do czego doczepić, nie? Robi, robi robotę. Po na końcówkę Kingdom Come de, Deliverance, tak? Deliverance, lubię sobie to tak wymawiać. Ustawienia takie zawsze, bardzo wysoki, włączony, 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 bla, A bla bla. Jesteśmy. Jesteśmy, pamiętajcie, to jest X11, ogólnie 54, no standard taki tu jest, no, no mo, może deczko wolniej to chodzi niż na innych. Ale to już naprawdę, żeby chyba wziąć, nagrywać ekrany, robić testy porównania i tego typu rzeczy, nie? Żeby się czepiać jednej gierki na bardzo starej karcie grafiki do kompletu. Uuu! A jednak, coś jest nie tak, bo czegoś takiego to jeszcze dobrze ludzie nie było. Czego to jest wina, czy sterów, czy systemu, czy cholera wieczego, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale jak pamiętacie, odkąd testuję, testuję chyba od ponad tygodnia yy, Distra, to takiej akcji, że się Kingdom wywala w połowie, to jeszcze nie było. Autentycznie po prostu nie było. Teoretycznie zalecane to są 5.3.5. Ja zainstalowałem 5.4.5. Może to jest wina kernela starego, 5.15, bo to jest naprawdę stary kernel, nie? Trzeba by tu zainstalować nowy. Może wtedy byłoby lepiej? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie takie akcje tutaj mamy. Na koniec jeszcze wspomnę o tym, że przynajmniej tyle, że są tutaj dwa sklepy z oprogramowaniem. Jeden to jest sklep, tutaj ten manager oprogramowania, który wygląda w ten sposób, a drugi sklep to jest instal. To chyba jest postinstal, znalazłem to. Tak, popatrzcie się, no, no. Teoretycznie to chyba jest nawet to samo, nie? A tu to wygląda w ten sposób. No, no kogoś fantazja trochę poniosła. Fajnie, że to poprzerabiali, fajnie, że to chcieli podobnić, ale no, ale no nie ja, bo ktoś zobaczy pingwina w takim wykonaniu tak chodzącego to se podaruje od razu, nie? Więc, więc to tak średnio, dobra, kończymy tą zabawę, bo męczyć mi się już nie chce. Tu w ogóle widget po, pogodowy przestał działać po pierwszej aktualizacji, bo się po prostu wysypało i już, i już nie pstało. No, no, no jest no, jestem taki system i Ktoś go zrobił, chciał dobrze, a wyszło chyba jak zawsze, nie? Przynajmniej linki mają do swoich rzeczy tutaj dodane. Dobra, słuchajcie, kończymy temat na dzisiaj. Życzę Wam miłego i sobotniego popołudnia, bo chyba w sobotę ten temat poleci, nie? Tak mi się wydaje, bo w niedzielę zobaczymy jeszcze. No i co? No, no tyle. no, Na drogę i tyle po tym systemie. Przynajmniej tapeta jest w miarę, w miarę fajna. Dzięki za każde wsparcie. Trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Papa, pa, cześć.